Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj będziemy otwierać, pokażę Wam urządzenie. Jest to pilarka IBEA 4000-35. Otwieramy pudełko. Pilarka jest zapakowana w taki bardzo fajny, zgrabny karton. W opakowaniu jest prowadnica z osłoną, łańcuch, instrukcje obsługi, zestaw, niezbędny zestaw kluczy do obsługi pilarki. No i oczywiście rzeczona pilarka IBEA model 4000. Co jest takiego fajnego w tej pilarce? No, przede wszystkim podoba mi się bardzo kształt tej pilarki. Wcześniej też ją już widziałem. Jest ona dosyć nisko rozłożona. Nie jest taka wysoka, garbata. Ja na takie tego typu pilarki mówię, że to są pilarki typu rekin. Może parę słów o pilarce. Pilarka posiada pojemność skokową 38 cm sześciennych. Stosunek mieszanki paliwa do oleju to jest 1:50, czyli w zasadzie standardowy. Długość prowadnicy 35. Zbiornik paliwa, który jest umieszczony w tym miejscu, ma pojemność 0,35 litra. Tu na dole mamy zbiornik do smarowania łańcucha. Zbiornik oleju do smarowania łańcucha, to jest pojemność 0,22 litra. Najciekawsze to jest to, że pomimo tego, że ta pilarka wygląda jako niewielka maszyna, ma moc 1,8 kW, czyli w zasadzie 2,5 konia mechanicznego. Zawdzięcza to silnikowi Active. Oczywiście chciałbym też nadmienić, że pilarka jest włoska, robiona przez firmę Active. Łańcuch 3/8, 1/3 standardowa podziałka, gaźnik wolbrowski, membranowy z pompką, posiada pompkę paliwa. Waga pilarki, no i to już bardzo ciekawa rzecz, bo pilarka ma tylko 3,8 kg. Pilarka posiada boczną pokrywę hamulca z dwoma śrubami mocującymi. Jest to niewątpliwie zaleta tej maszyny. Tutaj ściągamy takie blokadki, które są założone fabrycznie. Jak przykręcamy tą osłonę, a nie mamy założonej prowadnicy, to żeby nam się tutaj to przy dokręcaniu nie wykrzywiło. Łańcuch standardowy. Prowadnica Oregona Pro-Am, czy to jest taka wersja profesjonalna dla amatorów, tak? Tak to jest zresztą opisane. 35 cm, tak jak mówiłem. Długości roboczej. Bęben sprzęgła. Razem ze sprzęgłem tutaj jest umieszczony w tym miejscu. Za szybko się zadałem z tą prowadnicą. O, w ten sposób się zakłada. Najpierw zakładamy łańcuch na bęben, a potem dopiero zakładamy prowadnicę. Mamy założoną prowadnicę. Jak widzicie, nie jest to jakaś bardzo mocno skomplikowana sprawa. Prowadnica z łańcuchem. W pilarce mamy boczny napinacz łańcucha. Co to jest? Jest to rzecz, która no zdecydowanie ułatwia nam konserwację urządzenia podczas pracy, gdzie łańcuch się, wiadomo, raz zawsze rozciąga. Popuszczając tylko te dwie śruby, śrubokrętem wykonujemy ruch, dociągając prowadnicę. W większości pilarek był ten napinacz umieszczony w tym miejscu, gdzie no jest zdecydowanie trudniej operować śrubokrętem, który nam dociska czy zreguluje właśnie napięcie łańcucha. Złożę obudowę i przejdziemy do następnego punktu. Ok.
Teraz mamy tak, rzeczony gaźnik Wallbrook, który jest w tym miejscu. Cały układ sterowania, jeżeli chcecie zobaczyć, jest bardzo prosty. Mamy tutaj dźwignię ssania, która automatycznie po wyciągnięciu blokuje się w pozycji roboczej. Włącznik, pompkę, którą przepompowujemy paliwo w momencie, kiedy pilarkę mamy zimną, czyli ten pierwszy zimny rozruch. I cyngiel z blokadą, czyli widzicie sami, że po wciśnięciu gazu ssanie nam automatycznie się rozłącza. Pilarka posiada wstępny filtr powietrza, bardzo łatwy filtr do czyszczenia. Składa się on z dwóch części, szybko się go rozkłada, można go wymyć, przeczyścić, przedmuchać. Zakładamy i w tym momencie pilarka po zamknięciu pokrywy przechodzi do pracy. Pokrywa filtra powietrza jest beznarzędziowa, wystarczy tylko i wyłącznie dokręcić motylek i mamy zamknięty filterek. Co jeszcze jest dużym plusem w tej pilarce, to to, że ona ma miękki start, czyli sami zobaczcie, najpierw się napina pierwsza sprężyna, dopiero po uzyskaniu jakiejś większej siły napina drugą, która powoduje rozruch urządzenia. Zmniejsza to zdecydowanie siłę potrzebną do uruchomienia sprzętu. Fajny system antywibracyjny oparty na amortyzatorach gumowych. Tutaj mamy amortyzatory gumowe na rękojeści, na uchwycie, które tutaj mamy kolejny, tam ukryty czwarty. Oddzielają nam silnik od uchwytu, co zmniejsza nam odczucie drgań na rękach. W zasadzie to chyba tyle, jeżeli chodzi na początek, żeby pokazać Wam to urządzenie na sucho oczywiście, z parametrami. Zapraszam na kolejne filmy. Będzie to już potem praca tym urządzeniem jako drugi test i kolejne to będzie podsumowanie urządzenia już po próbie, po sprawdzeniu jej możliwości i takie moje spostrzeżenia ewentualnie co do tej pilarki. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Andrzej Troczyński, kanał Pilarz.org.